nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiamy konkretnie z wojewodą warszawskim Bogdanem Jastrzębskim. Przedstawiam wojewodę i proszę Państwa, żebyście do nas dzwonili. Myślę, że rozmowa, którą prowadzimy w piątek na żywo z udziałem współpracowników, naszych dziennikarzy, pan Jacek Koskowski i Jarosław Kret będą odbierali telefony od Państwa. No, może zostanie zdominowana przez sytuację, jaka panuje dzisiaj w Warszawie. Rozmawiamy w dobie strajków. Może nie, może macie Państwo inne ważne sprawy, o które wojewodę trzeba zapytać. Co wolno wojewodzie? To chcielibyśmy wiedzieć. Kto rządzi tym miastem naprawdę? Prezydent czy wojewoda? Czy burmistrzowie? O to Państwa zapytaliśmy wczoraj na ulicy. Proszę o materiał filmowy. Czy Pan się orientuje, kto rządzi Warszawą? Prezydent czy wojewoda? Nie orientuję się. A wie Pan coś o wojewodzie, jak się nazywa, jakie ma kompetencje? Nie wiem. Dziękuję. Chyba wojewoda. Moim zdaniem osobiście nikt. Osobiście nikt? Tak. Warszawą dzisiaj kto rządzi? Były dziad, więcej nikt. No. Prezydent. Prezydent. A jak tak. Pan prezydent na nazwisko? Nie wiem. Czy prezydent, czy wojewoda? Oni wszyscy jednakowo rządzą. No powinien prezydent. No, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia i nie interesuje mnie polityka, już mam dość. Wydaje mi się, że Warszawą to już wszyscy przestali rządzić. Nie interesuje się, no. Ty powiesz, ale raczej chyba prezydent Warszawy. Rozumiem. A czy wie pan, po co w takim razie jest wojewoda, co od niego zależy, jak się nazywa? Wojewoda raczej zajmuje się województwem stołecznym. Wie pan, jak ma na nazwisko? Nie wiem. Panowie się orientujecie, kto rządzi Warszawą, prezydent miasta czy wojewoda? Nie za bardzo, szczerze mówiąc. A coś o wojewodzie słyszeliście? Jak się nazywa, co może? Nie, nic nie. Dla mnie jest to zupełnie obojętne w tej chwili. Wydaje nam się, że prezydent miasta. Prezydent? Szczerze mówiąc, to chyba wojewoda. A coś pan wie o wojewodzie? Jak się nazywa, jakie ma kompetencje jako urzędnik? Nic zielonego pojęcia nie mam. 20 79 11. Czekamy na Państwa telefony, jeżeli Państwa osoba wojewody interesuje. Wojewoda nazywa się Bogdan Jastrzębski. Jest wojewodą od 3 lat. Wojewodą nowej generacji, był radnym, jako radny był proponowany na to stanowisko, ale jest człowiekiem związanym od dawna z Warszawą. W latach 61-66 pracował w Biurze Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej. Był jednym z twórców takiej wielkiej magistrali ciepłowniczej, która rozciąga się pomiędzy Pragą a Śródmieściem. W roku 66 podjął pracę w Instytucie Urbanistyki i Architektury. Pracował tam do roku 70. Jeździł za granicę, był w Skopie, był w Bagdadzie, ale od roku 1970 zrezygnował z pracy w urzędach i podjął, jak to się ładnie nazywa, własną działalność gospodarczą. Prowadził po prostu znakomity warsztat samochodowy na Żoliborzu. Rozumiem, że... Na Mokotowie. Na Mokotowie. Mieszka natomiast wojewoda na Żoliborzu. Rozumiem, że zrobił również pieniądze i myślę, że to jest rzecz nie bez znaczenia przy karierze politycznej dzisiaj, żeby człowiek, który prowadzi działalność polityczną, który rządzi miastem, czuł się finansowo niezależny. Czy mam rację? No, panie redaktorze, oczywiście pozycja niezależności materialnej jest pozycją bardzo istotną, bo pozwala na nie zmienianie swoich poglądów w zależności od doraźnych interesów i układów personalnych. Natomiast oczywiście muszę maleńkie sprostowanie. Ja majątek jak majątek, ja po prostu mam pewną pozycję niezależności. Do majątku to mamy w tej chwili znacznie więcej osób pretendujących. Czyli w pierwszej dziesiątce niekoniecznie. W pierwszej dziesiątce ani w pierwszym tysiącu na pewno nie jestem, ale to nie jest istotne. Co wolno wojewodzie? W urzędzie miasta jest strasznie dużo wydziałów. Zajmują się one polityką regionalną, zajmują się ochroną środowiska. Przyzwoli pan, że od razu chcę sprostować. Już popełnił pan typowy błąd, który popełnia każdy z mieszkańców tego miasta. Nie w urzędzie miasta, tylko w urzędzie wojewódzkim. To, że te obie siedziby znajdują się w jednym miejscu, to powoduje już
trudność rozgraniczenia kompetencji pomiędzy funkcją wojewody jako przedstawiciela administracji rządowej i funkcją prezydenta miasta jako tego, który reprezentuje władzę samorządu. Ale dla nas po prostu w ratuszu, na placu bankowym do wojewody to trzeba iść tak cały czas prosto i gabinet mieści się tuż obok gabinetu prezydenta. Nazywa się to Urząd Wojewódzki. Tam polityka regionalna, ochrona środowiska, komunikacja. To podkreślam, dzisiaj właśnie komunikacja stoi. Sprawy obywatelskie, pobór, stowarzyszenia, rejestracje stowarzyszeń, lokalne banki danych. Wojewodzie podlega opieka zdrowotna, szpitale. Wojewodzie podlega tak zwany nadzór budowlany. Wojewodzie podlega geodezja i gospodarka gruntami. Wojewodzie podlega zatrudnienie. Kto to jest wojewoda? Wojewoda jest to urzędnik rządowy. To bardzo koniecznie trzeba pamiętać. To jest człowiek mianowany przez premiera do realizacji na terenie województwa tego wszystkiego, co państwowe. I gdzieś spotyka się z tym wszystkim, co, jak to się nazywa, samorządowe, co podlega czy to prezydentowi miasta, czy burmistrzom. Gdzie jest ten punkt zwarcia, ten punkt? Ja myślę, że punktu zwarcia, czy tak zwanych konfliktów na odcinku, czy w relacji wojewoda-prezydent, czy wojewoda-szefowie samorządów terytorialnych, gminnych, wójtów, burmistrzów miast, prezydentów miast w województwie, jest niewiele, dlatego że tak zwana większość, a właściwie w warszawskim przypadku no 99% wszystkich kompetencji zastrzeżonych ustawą, które może robić samorząd terytorialny, zostały przekazane. Tak, że jeżeli chodzi o funkcję wojewody w naszym obszarze, szczególnie na terenie miasta, sprowadzają się w gruncie rzeczy do funkcji nadzoru prawnego nad decyzjami i uchwałami, które podejmują samorządy. Bo chodzi o to, że nowe struktury władzy, które powstały w przeprowadzonych szybko wyborach w 1990 roku, no są ustrojami młodymi i mają prawo i możliwość popełniania takich lub innych błędnych interpretacji prawnych i tak dalej. I po to, jako w organie odwoławczym czy nadzorczym, istnieje specjalny wydział prawny, który kontroluje i sprawdza zgodność wszystkich uchwał z dotychczasowymi ustawami, przepisami i tak dalej, żeby nie było już na samym początku przekraczania prawa. I to jest jego podstawowa funkcja. Natomiast spełnia szereg funkcji drugiej instancji odwoławczej w zakresie tak zwanych zadań rządowych, będących w kompetencji rządowej, które wojewoda zleca do samorządów terytorialnych. A to są właśnie sprawy budowlane, wobec tego tu jest nadzór budowlany. Zleca niektóre sprawy sportowe, niektóre zadania komunikacyjne, bo jeżeli chodzi o komunikację, to sprawy komunikacyjne znajdują się całkowicie w gestii w tej chwili samorządów lokalnych. W układzie wojewody znajdują się tylko tak zwane układ drogowy, no właśnie, musimy tu układ dróg, układ dróg o znaczeniu wojewódzkim i krajowym. Tu już ale pojawiają system się dróg. Pytania o system komunikacyjny, o to, co wojewoda na strajk, o to, co, jakie kroki zostaną podjęte, jeżeli strajk się będzie przedłużał. Czy według rozeznania w chwili obecnej istnieje niebezpieczeństwo przedłużenia strajku, co wojewoda na to? A, bardzo proszę. Oczywiście sytuacja jest taka, że w pełni za problemy przeciwdziałania i organizacji transportu w mieście odpowiada miasto jako organ samorządowy, który tymi sprawami rządzi. Natomiast z tytułu pewnych funkcji nadzorczych, z tytułu tego, że wojewoda jednak tradycyjnie jest postrzegany jako ten drugi, który
powinien pilnować porządku na obszarze swojego miasta. Myśmy już parę miesięcy temu przystąpili do sporządzania pewnych scenariuszy, opracowania zastępczego schematu, a właściwie przepraszam, schematu drogowego i tras komunikacyjnych przygotowanych na wypadek strajku generalnego komunikacji. I taki jest w tej chwili, oczywiście było to w porozumieniu z zarządem transportu miasta, robił to wojewódzki inspektorat obrony cywilnej, bo on ma cały zespół danych mówiących o możliwościach taborowych, różnego taboru, który jest do dyspozycji na obszarze naszego województwa i który ewentualnie można wykorzystać, czy można zakontraktować na tę rzecz. Ten system w tej chwili, który wczoraj, a właściwie przedwczoraj był przedstawiany wszystkim burmistrzom warszawskim, obejmuje 16 w swoim docelowym kształcie, obejmuje 16 tras i około 150, od 150 do 200 chyba autokarów czy autobusów, które mają zapewnić oczywiście minimalną formę transportu. Nie uda się w całości przecież, to jest oczywiste. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że będzie trzeba ten plan wdrożyć? Jak to wygląda według rozeznania? No jeżeli, to chyba dopiero w przyszłym tygodniu byłoby nonsensem, to moja ocena. Gdybym ja przeprowadzał strajk, to na pewno bym go nie przeprowadzał w sobotę i w niedzielę. Więc może zaistnieć sytuacja, że strajk dzisiaj zgodnie z zapowiedzią wygaśnie o oznaczonej porze, a wrócimy do niego w poniedziałek czy we wtorek. To już jest sprawa, która niezależna jest od wojewody. Jacku, czy są jakieś pytania? Tak, mieliśmy dużo telefonów dotyczących oczywiście sytuacji miasta obecnej, czyli komunikacji. Między innymi padło pytanie, jakie? Czym wojewoda przyjechał dzisiaj tutaj do nas do studia? Samochodem służbowym. Samochodem służbowym. Dziękujemy. Proszę Państwa, mówiliśmy ogólnie o zasadzie pracy wojewody. Wojewoda jest przede wszystkim organem założycielskim, jak to się tak ładnie nazywa, dla całego szeregu instytucji. Kiedy 3 lata temu... Dla przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw. Kiedy 3 lata temu wojewodę Jastrzębskiego mianował jeszcze pan premier Mazowiecki na to stanowisko, wszyscy mieli nadzieję, że wojewoda Jastrzębski, jako człowiek zupełnie spoza nomenklatury, spoza, nawet jak powiedziałem na początku, urzędu, zrobi jakiś zasadniczy porządek w tej biurokracji. Było 172 przedsiębiorstwa, dla których organem założycielskim był Urząd Wojewody. Potem pod koniec roku 90 już tylko 90 przedsiębiorstw. Jak to wygląda? Czy udało się tę strukturę administracyjną uprościć? Czy udało się przekazać gestie? Jest tu chyba duże nieporozumienie, bo to nie chodzi o struktury administracyjne, dlatego że to są przedsiębiorstwa, a więc przedsiębiorstwa będące podmiotami prawa cywilnego, będące jednostkami gospodarczymi, dla których wojewoda spełnia tylko funkcję nadzorczą. I po to, żeby przeprowadzić pełną zmianę organizacyjną, restrukturyzację czy prywatyzację i tak dalej, na to jest wymagana, na to są niezbędne odpowiednie ustawy o prywatyzacji, które były jedna w 90 roku, a teraz ostatnio mieliśmy drugą, która nam daje pewne możliwości zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, bo nie w jednostkach administracyjnych. Druga sprawa, to zmniejszenie, o którym była mowa, tam 170 na 90, wynikało po prostu z tego, z podziału zadań pomiędzy wojewodę, a pomiędzy prezydenta, pomiędzy zarząd miasta. Zarząd miasta został organem, tak zwanym organem założycielskim dla przedsiębiorstw, które są związane z miastem, a wojewoda został przedstawicielem organów założycielskich dla przedsiębiorstw, po pierwsze, pozawarszawskich, dwa, dla tych, które podlegały Ministerstwu Przemysłu w pewnym zakresie. Głos mają słuchacze. Było dokładnie takie pytanie, jakie kompetencje ma wojewoda? Problem dwuwładzy właściwie w mieście. Jakie kompetencje ma wojewoda, a jakie kompetencje ma prezydent? Czy prezydent nie może rządzić miastem, a wojewoda terenami naokoło miasta, to znaczy województwem?
No, ja już o tym mówiłem. Ludzie wojewoda nie rządzi. Rządzi samorząd terytorialny, rządzi Zarząd Warszawy i Rada Warszawy. Wojewoda spełnia przede wszystkim funkcje kontrolne w stosunku do ich uchwał. Natomiast nie rządzi operacyjnie w żadnych sprawach. Jedyna rzecz, która jeszcze nie została przejęta całkowicie przez samorząd terytorialny, to jest sprawa układu drogowego, tak zwanych dróg znaczenia wojewódzkiego i krajowego. Ale od 1 czerwca już wreszcie udało nam się z naszej inicjatywy przekazać te drogi do samorządu, wychodząc właśnie z założenia, że nawet szukanie jakichkolwiek oszczędności w tym zakresie jest lepsze, jeżeli jest jeden zarządzający, jeden kucharz, a nie pięciu. Jednak wojewodzie, jego poszczególnym wydziałom, dyrektorom podlegają instytucje kultury, te, które są wojewódzkie, podlegają szpitale, te, które są wojewódzkie. Jak rozumiem, wojewoda mianuje dyrektorów. Czy nie jest to forma zarządzania? No, jest sytuacja taka. My spełniamy funkcję tak długo, dopóki służba oświatowa czy służba zdrowia nie zostanie przekazana z zadań rządowych do samorządowych, to tak długo tak będzie. To są te rzeczy, które są przewidziane dla tak zwanego drugiego nie szczebla, ale równoległego szczebla samorządu, czyli do samorządu powiatowego, bo to są funkcje, które przekraczają siły jednej gminy. No właśnie, prawda? Wojewodo, jesteśmy w centrum warszawskiej awantury. Ten powiat, o którym myśmy też swojego czasu dyskutowali wiele, jest rzeczą bardzo zrozumiałą w województwie niestołecznym, natomiast w województwie stołecznym budzi ogromną ilość kontrowersji. To jest jedna sprawa, powiat, mówimy to ze szczebla województwa, bo jak wiadomo, jakieś mniejsze miejscowości typu Jabłonna, czy typu Legionowo, czy typu Nowy Dwór Mazowiecki wcale nie chcą, żeby sąsiad był stolicą powiatu i myślą o tym na przykład, żeby stolicą powiatu była Warszawa. Jest to ciążenie ku centrum. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa drugiej awantury, w którą zresztą wojewoda się silnie zaangażował, to znaczy ustroju dla miasta Warszawy, tej dwuwładzy, tego podziału miasta na 7 dzielnic. Jaki jest pański pogląd na temat ustroju dla tego, co się kiedyś nazywało województwem stołecznym? Czy tu nie potrzeba jakichś specjalnych uregulowań, żeby to w końcu wyczyścić i żeby było wiadomo, kto rządzi na ratuszu? Który gabinet Myślę, jest najważniejszy? Myślę, że to jest sytuacja, to w tej chwili ściągnął pan też sprawę, że to nie we właściwe miejsce, bo nie do ratusza, nie w ratuszu sprawa polega, jeżeli chodzi o sytuację wojewoda, a prezydent, bo to jest jasne, rządzi prezydent, rządzi Rada Warszawy, natomiast błędem genetycznym, błędem pierworodnym, jeśli chodzi o Warszawę, jest to, że ten system ustrojowy spowodował rozrost chaosu, rozrost trudności zorganizowania całego miasta jako jednego organizmu. Pociął w dużej mierze jednolity organizm ten system, szereg. To znaczy jaki system? Jest to genetyczny. Jest to system genetyczny. Demokratyczny, rozumiem, tak? Zaraz. Jest to system pewnego utworu komórkowego. Otóż sytuacja jest taka, możemy mieć system złożony z tak zwanych dobrze działający, zdrowy system komórkowy i możemy mieć, dobrze o tym wiemy, również system ustrojowy złożony ze źle działających komórek, które produkują chaos, dezorganizację. Wobec tego należy doprowadzić do zmiany zapisu genetycznego, który spowoduje, iż ten system będzie takim samym systemem demokratycznym, ale będzie komórki, działał. Komórki, system genetyczny, o co tu chodzi? Po prostu o sytuację taką, że musi być zapis kompetencyjny tak sformułowany, żeby życie miasta nie napotykało na bariery różnic kompetencji różnych szczebli i żeby tu racja ogółu przewyższała rację
je pojedynczej jednostki, czy pojedynczego. No tego już nie jestem taki pewny, czy racja ogóły ma przewyższać. To jest już pytanie. To rozumiem, że sprowadzamy dyskusję do osobistych poglądów. Ja mówię o swoim poglądzie na ten temat, bo pan mnie o to zapytał. Natomiast i to jest mój pogląd, dlatego uważałem, że na przykład wprowadzenie swego czasu zarządu komisarycznego jest wprowadzeniem skalpela chirurga po to, żeby wyciąć pewną sprawę na teraz i uzyskać czas na wprowadzenie poprawy tego zapisu genetycznego, czyli nazwijmy to ustawy o warszawskiej dostosowanej do tego miasta, do tego charakteru stołecznego, jakie to miasto spełnia. To jest jedna sprawa. Ale wydaje mi się, że rozpoczęliśmy sprawę od układu powiatu i od tej dyskusji powiatowej. Otóż podstawowa sprawa jest również tu pytanie, mianowicie jak powinna być zarządzana Polska, w jakim układzie, czy w układzie regionów autonomicznych, czy regionów funkcjonalnych, jakiej wielkości, i jaki powinien być podział kompetencji, czy wszystkie kompetencje władzy rządowej powinny być skoncentrowane w układzie ministerialnym, w układzie centralnym i stąd mają iść dyspozycje i decyzje operacyjne aż do najdalszych zakątków Polski, czy też inaczej, czy też stworzyć władzę centralną będącą typowym układem sztabowym, sztabu, który wytwarza podstawowe przesłanki, określa właściwe standardy, określa właściwą politykę tego państwa, natomiast działania operacyjne przenieść na szczebel władzy terenowej, rozprowadzić ją w poziomie. I to jest podstawowa sprawa. Myślę, że tak właśnie wygląda założenie reformy administracji centralnej i publicznej w Polsce, z tym, że idzie ona od dwóch stron. Z jednej strony prowadzi się w tej chwili badania, studia nad sposobem reformy administracji publicznej na szczeblu centralnym, a z drugiej strony chce się doprowadzić do tego, żeby wcześniej jeszcze uzyskać możliwość wpłynięcia na pewien kształt tego środka, wielkości województw, funkcji województw czy regionów funkcjonalnych czy nie. Tak, żeby przyspieszyć. Wrócimy i to jest do ideologii. Sprawa. Pytania. A propos strajku MZK, oczywiście jest mnóstwo telefonów. Pojawiły się między innymi takie sprawy, takie problemy. Otóż taksówkarze konkretnie wykorzystują dzisiejszy dzień do, no powiedziałbym, w sposób abstrakcyjny niemalże liczą za kursy. Pani zapłaciła 150 tysięcy złotych za odcinek, nie wiem, dosłownie kilometrowy. I kiedy wreszcie zostaną uregulowane te właśnie problemy? To jest jedno pytanie. Drugie dotyczy, pan zadzwonił, spytał się, czy i do kogo ma się zwracać o odszkodowania, ponieważ wiele punktów różnych usługowych czy sklepów nie mogło dzisiaj normalnie funkcjonować ze względu na strajk również. Czy może jakieś odszkodowanie uzyskać w związku z tym za straty poniesione, czy nie? Jeżeli tak, do kogo może się zwrócić? Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, odszkodowania, oczywiście te sprawy mogą być powodem tylko spraw sądowych. To automatycznie odszkodowania bez wyroku sądowego się nie uzyska, ale o tyle jest to wygodniejsza już w tej chwili sytuacja, jako już są precedensy w tym zakresie. Było już kilka spraw przeciwko miejskim zakładom komunikacyjnym, czyli tu trzeba wytoczyć sprawę zakładowi komunikacyjnemu, z którym dany klient czy dany obywatel zawarł umowę w postaci wykupienia biletu miesięcznego czy nawet biletu jednorazowego, który nie może być skasowany. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o sprawy taksówkarzy, no to oczywiście w każdym społeczeństwie zdarzają się złodzieje, bandyci, rozboje. Z tym się spotykamy. No to jest oczywistym dowodem na rozbój. Jest to dodatkowo... A wojewoda coś na to może? Wojewoda nie może. Wojewoda może niestety przesyłać wnioski i przesyła do Urzędu Rady Ministrów, do Marszałka Sejmu, do Senatu o zmiany, do ministra komunikacji, o zmiany w ustawie o ruchu drogowym, żeby wyraźnie zmiany ustawy o działalności gospodarczej, która to
pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej jakiejkolwiek bez żadnych koncesji, bez żadnych ograniczeń. I wobec tego działanie typu koncesyjnego jest działaniem przeciwustawowym. No i tego nie można wprowadzić bez tej zmiany. Myśmy już wielokrotnie występowali w tej sprawie. Sądzę, że wreszcie się dobijemy tej zmiany. Panie wojewodo, wracając na moment do przerwanej rozmowy. Był pan radnym, zrezygnował pan z mandatu radnego. Tak. Czy to dowodzi, że nie da się jednak połączyć funkcji rządowej i samorządowej? Jest tu jakiś konflikt? Nie. To była sprawa zupełnie incydentalna, związana... Uchwalono do pana wotum nieufności, zdaje się. Słucham? Uchwalono do wojewody, bo nie... Nie, to chodziło o sytuację taką, w której po prostu rada uważała, że moje poglądy są poglądami niewłaściwymi, a skoro są zdaniem radnych niewłaściwe, to wobec tego należy wyrazić. Ale wybierali pana nie radni, tylko wyborcy z No więc zgoda, ale w tym przypadku uznałem, że no, był to wyraz mojej, że tak powiem, niezadowolenia z tego. Potem zaproponował pan, o czym już była przed chwilą mowa, w Warszawie zarząd komisaryczny. To przedtem, tym bardziej. To nie wyszło, a następnie od pół roku już nie ogłasza pan, mimo że ustawa pana do tego zobowiązuje, wyborów samorządowych w dzielnicach Ursus i Ochota, gdzie od czterech miesięcy rządzi komisarz. Dlaczego? Tak, no sprawa ma dość złożony charakter. Otóż niewprowadzenie zarządu komisarycznego wynikało z niewprowadzenie zarządu komisarycznego, mimo że tak powiem, propozycji, było związane w gruncie rzeczy z wiarą w to, iż w styczniu, w lutym, ponieważ od czerwca ubiegłego roku w Sejmie był projekt nowej, znowelizowanej ustawy warszawskiej, był przedmiotem dyskusji. Urząd Rady Ministrów sądził, iż w styczniu, w koniec stycznia, luty, no może najdalej marzec, wyjdzie nowa ustawa. I nie wyszło. I która, że tak powiem, będzie ustawą. To znaczy, że Urząd ustawą, Rady Ministrów... wobec tego nie będzie potrzeby zarządu komisarycznego, który mógłby być odebrany tak właśnie, jak to wiele osób odbierało, jako zamach na samorządność, czy de facto tak. Nie był. Natomiast na tej właśnie bazie, że za parę miesięcy, za 2-3 miesiące będzie nowa ustawa warszawska i co było bardzo wtedy możliwe, będą nawet ogłoszone wcześniejsze wybory do całej Warszawy. Sądziliśmy, że istnieje możliwość, iż gdyby ta ustawa była w marcu, to będzie w październiku. I dlatego... I co w takim razie? Co nas czeka przez najbliższy rok na ustawie? Ja sądzę, to będzie zależało od stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, już nie pamiętam, gdzie została sprawa posłana do wyjaśnienia. Sąd Najwyższy chyba, o wyjaśnienie prawne. Dlatego, że tu, tak jak to zresztą dzisiaj ładnie było wypowiedź jednej osoby na ten temat, bardzo ładne zresztą z Ochoty, pani radnej, byłej radnej Kaczkowskiej, która powiedziała, że to sprawa wyborów lub niewyborów była walka, powiedzmy sobie, poglądu prawnego z poglądem zdrowego, tak zwanego zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek. Czy są w tej chwili jakieś ważne pytania? Nasz program powolutka, Inku, musimy kończyć. Dalej pytania związane ze strajkiem komunikacji. Czy w związku, jeżeli strajk będzie kontynuowany w poniedziałek, czy nastąpi decyzja o rozwiązaniu MZK? I co ma wojewoda? Czy wojewoda do powiedzenia? Nie, to wojewoda do tego nie ma nic. To jest sprawa leżąca całkowicie w kompetencjach Rady Warszawy i Zarządu Warszawy. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie na temat linii zastępczych. Dlaczego linie zastępcze, te jeżdżące w tej chwili w czasie strajku, nie zazębiają się? Dlaczego są tak skonstruowane, że ludzie muszą przechodzić dosyć spore kawałki, żeby dotrzeć od jednej linii do drugiej? Dlatego, że jest to pierwszy dzień i dlatego, że dopiero dzisiaj przecież weszły w ruch umowy z przewoźnikami. To są prywatne autobusy, prywatne autokary, których nie ma tak dużo w Warszawie. To stopniowo narasta i to się będzie zazębiało.
przy pełnym układzie 16 linii, który mamy nadzieję, jeżeli strajk, znaczy wolą, mówiliśmy, że się nie rozwinął, tym, będą. Wtedy się będą zazębiały. Nasz czas się już skończył. Kończy. Dziękuję wojewodzie, dziękuję państwu. Zdominowały naszą rozmowę konkrety. Myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze o konkretach rozmawiać. Dziękuję wojewodzie Jastrzębskiemu. Ja dziękuję bardzo państwu i panom. Niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani wap. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.